Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla Ciebie. Ze mną w studiu nasz stały ekspert Tomasz Sokołowski. Cześć Tomku, po przerwie. Witam. W pierwszej części przypominaliśmy, że już za tydzień początek nowego sezonu Ekstraklasy. Może być nieźle, tym bardziej, że jesteśmy w trakcie bardzo ciekawego okienka transferowego, Tomek. Dużo nazwiska, wielkie powroty. Które z tych ruchów zrobiły na Tobie największe wrażenie? Albo inaczej, może po których się najwięcej spodziewasz w naszej lidze? W naszej lidze? No to trzeba by powiedzieć, no chyba ruch... Można powiedzieć taki Górnika Zabrze, tak? Bo to nazwisko mistrza świata Podolskiego no mówi. No chyba tutaj no, dla naszej ekstraklasy to coś dobrego na pewno. I dobry marketingowo też i piłkarsko ruch Górnika Zabrze, ale też Wisła Płock, Dominik Furman. Wydawało się, że coś więcej na Bosforem zwojuje, tak? Ale Legia Turecka no, zweryfikowała i pod względem, nie wiem, czy finansowym niewypłacalna, że tam Dominik się nie odnalazł. I że wraca tam, skąd ostatnie sezony, no można powiedzieć, Dominik ciągnął Wisłę Płock i tutaj blisko pucharów i też przed spadkiem się bronił. I na pewno bardzo mocne dzwonienie. Tak samo... Cieszę się, że o tym mówisz, Tomek, i właśnie o Dominiku, i właśnie o Płocku, bo skoro mowa i o nawciarzach, i o transferach, to tam też było bardzo, bardzo ciekawe i nie chodzi tylko o Dominika Furmana, to był taki najgłośniejszy ruch właściwie. O to też obiecujemy, zapytamy naszego kolejnego gościa. Przy telefonie jest już trener Wisły Płock, Maciej Bartoszek. Kłaniamy się, panie trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie. No ale na początek zapytamy, jak idą przygotowania do nowego sezonu? Jakie plany na ten ostatni tydzień przed startem? No, wszystko no, jak na tą chwilę idzie zgodnie z planem, chociaż ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza. Zresztą w całej Polsce jest mocno burzowo i to też komplikuje troszeczkę przygotowania, ale radzimy sobie z tym problemem odpowiednio. Zaczynacie od mocnego uderzenia, bo od wyjazdowego meczu z mistrzem Polski. No, na pewno pan Legię podglądał w tych ostatnich dwóch meczach z Bodo Glimt. Jestem ciekaw pana wrażeń. Wydaje się w całkiem niezłej formie. No na pewno. No, zresztą wiadomo, no, przyjdzie nam się w pierwszej kolejce zmierzyć z bardzo mocną drużyną. Ale prędzej czy później i tak byśmy grali, nie ma znaczenia, czy my gramy w pierwszej kolejce, czy byśmy grali później. Od początku musimy być mocno przygotowani do startu ligi i tak też będzie. To jeszcze obiecuję, że w 100% prawie od tej pory o Wiśle Płock, ale jeszcze kończąc temat Legii, trudny rywal, no ale z drugiej strony na tym etapie na pewno u nich maksymalna koncentracja na europejskich pucharach. Jak pan do tego podchodzi, na to się zapatruje? Czy to dobry moment właśnie, żeby grać z Legią? Czy ma to tak jakieś znaczenie? Tak jak już powiedziałem, każdy moment jest dobry, jeżeli są wyniki, ale tak prawdę mówiąc, no, Legia dysponuje taką kadrą, że myślę, że sobie na tych dwóch frontach dobrze radzić. Także czeka nas na naprawdę niezwykle ciężkie spotkanie. Panie trenerze, czy Dominik Furman dla pana to jest już zawodnik gotowy? Już przygotowany na to? Bo wiemy, co wcześniej, jak grał w Wiśle Płock, jaką był tutaj no, ostoją i jak ciągnął ten zespół. Jak pan widzi jego powrót tutaj do Wisły? No, na tą chwilę to, co Dominik pokazuje, to na pewno sportowo nie stracił nic ze swoich możliwości. Może trochę fizycznie jeszcze trochę brakuje, ale z każdym dniem to wygląda lepiej. Ale to jeszcze tylko dokończę ten wątek. Wolski, Furman, Szwoch, no to wygląda na papierze bardzo bogato. No tak, no ale to o to nam chodziło, żeby w tym oknie transferowym wzmocnić trochę tą drużynę. Myślę, że się to udało. Zrobiliśmy ciekawe ruchy transferowe. Przyszedł Anton Kliwoczuk, Marko Kolar, wspomniany wcześniej Dominik Furman, ale również dokonaliśmy kilku ciekawych ruchów, które wzmocniły ogólnie tą kadrę drużyny.
No właśnie, czyli tak generalnie podsumowując, jest pan zadowolony z tego okienka transferowego? Czy wszystkie cele się udało zrealizować? Czy tutaj jeszcze były jakieś zakusy na kogoś, a się nie udało na przykład? No i to zawsze jest tak, że nigdy nie wychodzi wszystko w 100% tak jak się założy, bo wiele czynników na to wpływa. Ale ogólnie możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z tego, co udało się nam zrobić do tej pory. Ale na pewno będziemy aktywni do końca okna transferowego. Ale czy tutaj jeszcze może coś się wydarzyć? Ta kadra nie zamknięta? Nie wykluczamy jeszcze pewnych ruchów. Czy jakaś pozycja jest... Wiadomo, że odszedł Uryga, ale też czy ta pozycja, czyli ta defensywa, czy jakaś... W ofensywie jeszcze szykujecie jakiś ewentualnie transfer, jeżeli coś się ciekawego pojawi? Może odpowiem w ten sposób, że zarówno jedna, jak i druga opcja jest jeszcze kwestią otwartą. A musimy brać pod uwagę to, że okno transferowe kończy się już w trakcie sezonu. Także będziemy po kilku kolejkach i będziemy mogli bardziej zweryfikować potencjał naszej drużyny. Z tych transferów, które już tutaj też pan wymienił nazwiska, czy na któreś, nie wiem, mocniej pan liczy? Patrząc po kilku treningach, czy po jednostkach, czy więcej, jak tu pan ich zobaczył tak naprawdę, czy któryś tutaj z tych zawodników, no na któregoś pan bardziej liczy? Znaczy ja powiem tak, ja zawsze liczę na drużynę jako całość, no... Doskonale wiemy, że to jest sport drużynowy. Ostatnio chyba Włosi pokazali na Mistrzostwach Europy jako drużyna. Pory gwiazd jednak mają. Tak, ale oczywiście indywidualności są potrzebne w niektórych momentach, ale najważniejsza jest drużyna i siła zespołu, siła kadry. Również to, jak mocną posiada się ławkę, prawda, tak powiem. I dlatego mówię, na tym bardziej się skupiamy. Skupiamy się przede wszystkim na tym, jak będzie funkcjonował cały zespół. Pamiętam, że jeszcze chcieliśmy dopytać, bo to w różnych klubach trochę inaczej wygląda. Jak u was wygląda taki proces transferowy? Jaka pana jest na przykład rola w tym wszystkim? Czy mówi pan do dyrektora sportowego: Paweł, słuchaj, potrzebuję tego i tego piłkarza, Paweł Magdon działa? Czy to jego inicjatywa bardziej? Przedstawia panu propozycję? Jak to działa tak w praktyce? No, my byliśmy tutaj z panem dyrektorem cały czas na bieżąco i cały czas patrzyliśmy na... Zweryfikowaliśmy naszą kadrę, patrzyliśmy na poszczególne formacje i staraliśmy się wzmacniać drużynę na poszczególnych pozycjach. I wiadomym jest, że jeżeli szukaliśmy zawodnika, mieliśmy określony profil piłkarza, którego chcieliśmy pozyskać. I pod tym względem weryfikowaliśmy kandydatów. Jak było, już kończąc temat, z Dominikiem Furmanem? Jak panu bardzo zależało na tym transferze, żeby go ściągnąć z powrotem do Płocka? Ja myślę, że wszystkim bardzo zależało na tym, żeby Dominik wrócił i tak się stało. Liczy pan, że też będzie takim mocnym filarem jak w tym sezonie, kiedy odchodził z Wisły? Chcielibyśmy go zobaczyć w takiej formie. To był świetny sezon, właściwie najjaśniejszy chyba punkt tej drużyny. Czy liczy pan, że właśnie taką ostoją będzie jak wtedy? Tak samo ważny dla Wisły jak jeszcze przed odejściem. No na pewno troszeczkę jesteśmy w innym momencie, czyli Wisła jako drużyna jest trochę w innym momencie, Dominik na tą chwilę również, ale ja uważam, że to jest zdecydowanie wartość dodana i liczę na to, że w niedługim czasie Dominik odpowiednio i pozytywnie przypomni o sobie. Tak, no możemy zacierać ręce, bo jeśli pan mówi, że sportowo nic nie stracił, no to jestem pewien, że taką samą ważną postacią będzie jak wcześniej. Panie trenerze, ostatnio słyszeliśmy się trochę tam w innych okolicznościach, kiedy jeszcze pan nie był pewien, czy zostanie w Płocku. Wstępnie rozmawialiśmy wtedy o ewentualnych planach. No dziś możemy tak już oficjalnie szerzej dopytać, jaka jest pana wizja Wisły Płock, jaką Wisłę mamy zobaczyć w tym sezonie. Tak. Przede wszystkim chciałbym, żeby Wisła utrzymała ten charakter z końcówki sezonu.
Chodzi mi o charakter drużyny, o to jak chcemy grać i jak chcemy wyglądać na boisku. A takim głównym celem przede wszystkim to jest odpowiednio szybko zapewnienie sobie bytu na kolejny sezon w Ekstraklasie i walka o zawsze o najwyższe cele. No to jest istotne. No tu nie mówimy, wiadomo, nie będziemy tutaj krzyczeć o pucharach czy o innych rzeczach, ale wiadomym jest to, że potencjał drużyny, odpowiednie zaplecze predysponuje drużynę do tego, żeby przede wszystkim nie martwić się co końcówka sezonu o byt w następnym sezonie i o przyszłość klubu. No to jaki jest dzisiaj ten potencjał Wisły, o co Wisła ma prawo się bić w przyszłym sezonie? Na razie spokojnie podchodzimy do tego. Każdy mecz będzie weryfikował nasz potencjał, to jakie będziemy zajmowali miejsce w tabeli, ale to na pewno do każdego meczu będziemy podchodzili w taki sposób, żeby walczyć o pełną pulę. Proszę też pamiętać, że Liga Ekstraklasa Polska to jest liga dla odważnych, no i często tu nie trzeba mieć ani gwiazd, ani wielkiego budżetu. Wicemistrzem został Raków Częstochowa, o puchary otarła się Warta Poznań, nic tylko brać byka za rogi, panie trenerze. No tak, ale wiadomo, że akurat Raków to chyba nie jest najlepszym przykładem, bo jeżeli chodzi o finanse, o stabilność klubu, o to, jak jest dłuższy czas budowany, no to myślę, że to jest klub, który z roku na rok będzie aspirował do czołówki. Oczywiście dobrym przykładem jest Warta Poznań i to też pokazuje, jak nieobliczalna jest nasza liga. No tak, nieobliczalna i zastanawiam się, czy pan tak fachowym okiem po tylu latach pracy wie, jaki jest sposób na tę ligę? Dlaczego czasem takie zespoły bez gwiazd, bez pieniędzy zajmują wysokie miejsca albo wręcz tam ocierają się o puchary? Mogę panu powiedzieć, jakie są moje obserwacje, bo tak czasem patrzę na kluby, które gdzieś tam... Też Wisła Płock się otarła o puchary. Tak, i nie wiem, czy w Polsce nie mamy wielu piłkarzy, którzy gdzieś tam są mistrzami techniki, czy są na światowym poziomie. Nie mamy takich piłkarzy. Nie wiem, czy sposobem zwyczajnie nie jest gryzienie trawy w tych meczach i zwyczajnie ciężka charówka na boisku nie wystarcza na tę ligę. Pan co, no, na pewno są przykłady takie, gdzie drużyny jakby może czasami mniejszy potencjał jakby kadrowy nadrabiają walecznością, odpowiednim przygotowaniem motorycznym, wybieganiem, że tak powiem, wypracowują sobie te punkty na boisku i bardzo często przycierają nosa tym powiedzmy faworytom, tak? Na pewno jest to liga, w której jeżeli jakikolwiek zespół chce coś osiągnąć, to samymi umiejętnościami nie osiągnie za wiele. Panie trenerze, życzę, żeby Wisła Płock w tym sezonie była takim klubem, który wszystkich będzie zadziwiał i osiągał wyniki większe niż wszyscy uważają, że ma taki potencjał, więc trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego i powodzenia w tym sezonie. Dziękujemy bardzo i do